Nie się dobrze opona tylko nagrzeje. Będzie ciężko, ale wiecie co, dzisiaj wiatru nie ma i jest naprawdę pogoda petarda. O, tutaj gruba zabawa była. Nie posprzątali oczywiście. Ja wam powiem, że optymistycznie wchodzę w ten nowy rok. Raz, że się władza zmieniła. To jest najważniejsze. Druga sprawa, zawodowo się poukładało. Trzecia sprawa, sprzętów dużo jest, a może będzie jeszcze więcej. Wszystko na plus. Bliżej wiosny mamy. Dzień coraz dłuższy. Zawsze te parę minutek to już po prostu tak buduje. I policjanty, mam nadzieję, że nie widzieli. Widzieli, to polubili. Idealna pogoda na motocykl, nawet specjalnie grubo się nie ubierałem. Trzy bluzki, jedna para spodni, buty krótkie. Wczoraj było zimno. A dzisiaj jest kosmos. Czyli wszystko na plus. Mam na wiosnę kupię do bety bumpery takie fajne. No kurde, policjanty. Wiecie co? Miałem problem cały czas z powietrzem w kole. Teraz napompowałem, jest dobrze. Nie wiem, co się podziało, że wcześniej nie mogłem dopompować. Teraz jest kozak. Jak odpali? Nie no, odpali. Prawdy, czy dam radę teraz po takiej długiej przerwie fajnie pobrywać na koło, no. No i coś tutaj wyjeździło, nie wiem, z pola chyba, no. Kurde, niedobrze. Mam nadzieję, że tylko tutaj to jest, a tam będzie sucho. Wszystko. Ale nie zapowiada się. Naciapane. Mm.
no nie zapomniałem. Ale tu jest niebezpiecznie. Pełno błota. Muszę pojechać na inny. Oj, czuję, że tutaj nie będzie lepiej. Czyli zostało mi pojechać na miasto. Tam na dole trochę poupawać. Was powie, że jego akrab jest lepszy, nie? Ja się nie zgadzam z tym. W ogóle. Akrapowi już po prostu nie robi takich wydechów jak kiedyś. Jest przereklamowany po prostu. Sam miałem kiedyś w dwóch kuspárnach akrapa. I powiem szczerze, że ten sprzed 5 lat, czy 6 lat, tak jak ta produkcja odbywała się w fabryce dwóch braci, przed rozstaniem te wydechy były po prostu lepsze. Jadę dalej. Ale przydałaby mi się taka beta właśnie do jazdy po Berlinie, no naprawdę. Brakuje mi tam motocykla. Ale powiem wam, że zawsze marzyłem o supermoto, nie? Zawsze. To, że trafiłem na enduro, to był przypadek taki, że po prostu miałem wypadek na supermoto, ale uwielbiam to. Małe różnice są między supermoto a enduro. Można powiedzieć, że to jest jedna rodzina. Tylko po prostu na supermoto za dużej kupawki dostawałem i tak to się skończyło. No i w ogóle asfalt jest bardziej niebezpieczny niż teren. Bo jak w terenie sobie krzywdę zrobisz, to praktycznie zawsze tak jest, że z mojej winy to jest. No niestety na asfalcie, no to najczęściej to jest wina użytkowników samochodów.
i na ulicy trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jak sowa. Stójka mi dobrze wychodzi, wiecie? Treningi nie poszły na marno. I na stopie można stójkę robić. Trzeba się podpierać. Jestem ciekawy, co się dzieje z tym Andrzejem. Wiecie, jestem bezdomny na własne życzenie. Jak go widziałem, to słabo wyglądał. Oczywiście tam nie podbijałem do niego wcale. Patrzcie, kolejny stop. Czy wleku da radę? Da radę. Jest spajony. Trzymajcie się w nowym roku!